czy głowa gdzieś tam pewnie za jakiś czas będzie trochę zmęczona, ale tak jak pan powiedział, no chyba lepiej zawsze skończyć z tym delikatnym uśmiechem, dlatego że brązowy medal, a nie dlatego że czwarty, i wtedy byśmy sobie, że tak powiem, jeszcze wbili taki jeden mały gwóźdź do, no może nie do trumny, bo bym przesadził, ale do takiej tabliczki, że ten sezon może nie jest najwybitniejszy, bo na pewno taki nie jest, ale jakbyśmy zrobili jutro medal, no to zawsze te takie dwa medale, czy to jak ktoś powie rangi takiej, czy takiej, to już jakby mnie to nie interesuje. Dla polskiej siatkówki uważam, że każdy medal jest zawsze w jakiś sposób cenny. Jak dwa lata temu wy się zmotywowaliście na ten mecz o brąz, bo z Francuzami zagraliście bardzo dobrze. Może powtórzycie to, no bo też jesteście w takiej sytuacji, tak? Jak się zmotywować? Pierwsza taka najłatwiejsza motywacja, którą już, nie wiem, czy tutaj mówiłem, że to po prostu ten ostatni mecz, lepiej go wygrać niż przegrać, to jest takie proste i tak jest. A druga, po prostu spojrzeć na trybuny, na kibiców, że są z nami od Krakowa przez Gdański tutaj, i może nie będę słowa zawieść lub żeby ich nie zawieść, tylko po prostu, żeby dać im więcej jeszcze radości i takiej przyjemności przychodzenia na mecze. Mam nadzieję, że nam się to uda, ale na ten moment musimy po prostu wrócić do hotelu, że jak powiem, wziąć prysznic, zjeść kolację, wyrzucić ten mecz jak najszybciej z głowy, bo już czasu nie cofniemy. Wracając do pytania też, jak to zrobiliśmy wtedy. Przepraszam, pamiętam, że wtedy mieliśmy jeden dzień dłużej od Francuzów i na pewno ten mecz, ten dzień nam dużo pomógł. Dzisiaj będzie inaczej, ale tak samo ma drużyna przeciwna, więc szukajmy w tym, że może będziemy trochę mniej zmęczeni niż drużyna, która skończy mecz trochę później. Nie wiem, o której jest jutro obrona, czy brązowy medal, ale 17.30, więc może jakieś mamy, nie wiem, 5-10%, może 10 to przesadziłem, 5% tego, że mamy troszkę dłużej regeneracji przed meczem. Żeby rzucić z głowy trzeba ten mecz, czyli analizy nie będzie, to nie jest potrzebne, żebyście oglądali jakieś wideo. Wtedy nie było. Wie pan co, to jest tak, że jutro nie będziemy grać ze Słowenią, po pierwsze. A po drugie, też czasami takie głębokie analizy, albo jakbyśmy przegrali, mówię, 3-0 i nie funkcjonowałoby nam wszystko i nie wiem, Słowenia by nas miała rozpisanych jak otwartą książkę, to można analizować. Co my mamy analizować na zasadzie tego, że przegraliśmy dwie piłki w drugim secie i dwie piłki w czwartym? To jest takie trochę szukanie dziury w całym. Dzisiaj gdybyśmy może trafili jedną zagrywkę więcej, jeden blok, jedna obrona, to są już detale, których ciężko jest przeanalizować. Wygrało pewność rolę to, że w tym sezonie no wy jednak wydaliście dużo więcej energii niż Słoweńcy? Powtarzając tutaj, na pewno trzeba pamiętać, że Słowenia jest w tym turnieju, do tego turnieju przygotowana fizycznie dużo lepiej niż my. Jeśli tak nie jest, to znaczy, że coś źle zrobili, bo to jest ich kluczowa i docelowa impreza. Tak samo jak było na WNL-u. Oni też byli tam przygotowani bardzo dobrze i to było widać. I tak samo widać to teraz. My na pewno, tak jak powiedziałeś, bierzemy trochę z marszu i na pewno mamy prawo być zmęczeni, ale to też nie zmienia faktu, że po prostu trzeba jutro wyjść i no po prostu, że tak powiem, zapieprzać i podnieść ten brązowy medal, bo no nie wyobrażam sobie teraz, żebyśmy skończyli ten turniej na czwartym miejscu przy takiej publiczności i przy tej, jak ta grupa ze sobą funkcjonuje, jak to dalej wygląda, ile wsparcia dostaliśmy od wszystkich. Ja chciałbym po prostu, żeby ten medal zdobyć i żeby powiedzieć takie małe dzięki za to wszystko, co się działo po tym średnim okresie ostatnim.